Cześć, witam na kanale AquaKowuterra. Jest to czwarty odcinek daily. Lecimy z kolejnym materiałem. A w dniu dzisiejszym postanowiłem sobie zrobić przegląd, co się dzieje u ślimaków afrykańskich. No i sami widzicie, nadszedł ten czas. Przenosimy je do docelowego pojemnika. Do tej pory znajdowały się w kostce 30x30. Sami wiecie, że nawet sądząc po teraz po wielkości tych ślimaków, no jest to terrarium za małe dla takich sztuk. Także bierzemy się do roboty. Odstawiamy na razie ślimaki na bok. Ok, ślimaki mamy odłożone. No i w takim razie wjeżdżamy z docelowym pojemnikiem, który jest dosyć naprawdę spory, dlatego że ma ponad pół metra długości, dokładnie 510 mm. Na 390 na 169 mm wysokości. Mamy nasz boks. Ja wam pokażę, jaki on jest duży w porównaniu do tego, co było. On nie jest wysoki, ja specjalnie nie chciałem, żeby był wysoki, dlatego że przy wysokich boksach, w przypadku gdy ślimak na przykład powiesi się właśnie na górnej części zbiornika, istnieje ryzyko, że może spaść. Jeżeli to by było właśnie wysoki, jeżeli to by był wysoki boks, na przykład taki ślimak by spadł, mógłby sobie porozbijać skorupę. My tego nie chcemy. Jest akurat tyle, ile ma być. Nawet jak spadnie, nic mu się nie stanie. A spokojnie po bocznych ściankach także będzie mógł chodzić. No dobra, ja się biorę za robienie dziurek. A te dziurki to właśnie będzie nasza wentylacja w tym zbiorniku. Oczywiście będzie po jednej stronie. Po tej stronie będzie na górze. I z boku będzie po przeciwnej stronie. W tym miejscu będzie druga wentylacja. Czyli tutaj bok. I tutaj góra. No dobra. Biorę się za otwory, za naszą wentylację. Ja wam oczywiście przewinę ten cały proces. No dobra, moi drodzy, wentylację mamy opanowaną. Mamy tutaj 5 rzędów od góry oraz 3 rzędy na boku. I zobaczcie, ja starałem się robić tak, że jeżeli damy podłoże, czyli nasze włókno kokosowe, warstwa będzie gdzieś mniej więcej dotąd, otwory wentylacyjne mamy wyżej. Głównie chodzi o to, żeby też jak ślimaki będą, załóżmy, chodziły po tych ściankach, roznosiły to włókno torfowe, to żeby nam nie wpadało wszystko przez otworki nasze wentylacyjne. No dobra, co dalej? Dalej bierzemy się właśnie za nasze podłoże. Otwieramy pojemniczek i sypiemy włókno kokosowe. Dobrze wiecie, standardowo, jeżeli mnie oglądacie. Włókno kokosowe kupuję właśnie w tych takich brykietach, tych takich, wiecie o co chodzi, takich kawałkach prasowanych. I rozrabiam je w gorącej wodzie. Jeżeli oglądacie filmy, to dobrze o tym wiecie. No dobra, ja włókno mam rozrobione. Zasypujemy. No dobra, nasze podłoże mamy już na miejscu. Wszystko jest pięknie. Jest dosyć mocno wilgotne. Nawet bym powiedział, że mokre. Tylko pamiętajcie, jeżeli robicie właśnie podłoże dla ślimaków olbrzymich, typu właśnie Fulahatina reticulata, powinno być naprawdę dosyć mokre, ale też żeby to podłoże nie płynęło. Ma być mocna wilgoć, ale też żeby nie zrobić tutaj kałuży w środku. No i dobra, co dalej? Na pewno damy miseczkę z wodą, ponieważ te ślimaki bardzo lubią wchodzić do wody. Tylko też, jeżeli dajecie wodę, musi być jej tyle, żeby ślimak po prostu się nie utopił w niej, tak? Wejdzie sobie, spokojnie wyjdzie. Dobra, mamy naszą wodę. Jest dosyć spora miseczka, ale płytka. Od razu damy jedzenie, czyli w tym momencie biorę się za krojenie papryki. Ostatnio był ogórek, czyli wczoraj. Ja staram się ślimaki karmić codziennie. Wiem, że niektórzy dają pokarm raz na 2-3 dni, większą ilość. Ja staram się codziennie wymieniać na co innego.
I tak, zawsze standardowo sepia w środku, ewentualnie tam jakieś właśnie skorupki jajek czy tym podobne. No i dobra, tak jak mówię, żarcie. Jedzonko dla naszych ślimaków. Ostatnio był ogórek, dzisiaj leci papryka. Ja się biorę za krojenie. No dobra, mam już kawałek papryki. Dajemy ją trochę dalej, żeby te ślimaki też miały trochę tutaj miejsca do ruchu. Jest papryka. Oczywiście dokładamy sepię. Ślimaki powinny mieć stały dostęp do źródła właśnie wapnia. Damy ją w ogóle może po drugiej stronie. Powiem wam tak, ten zbiornik jest naprawdę dosyć spory. Boksik fajny, ślimaki akurat, jeżeli chodzi o ich wielkość, w sam raz. I powiem wam tak, to będzie właśnie boksik już na stałe dla tych ślimaków afrykańskich. I powinien naprawdę tutaj dobrze, dobrą robotę robić, jeżeli chodzi właśnie o miejsce dla nich. Mają dużą swobodę ruchu. Co im to mogę jeszcze dać? Nie będę tutaj kombinował z wystrojem, bo to nie ma żadnego sensu. Jeszcze mogę dać im kawałek tuby korkowej, znaczy tuby. Kawałek korka tak naprawdę, na który sobie będą mogły wejść ewentualnie. Dobra, daję im korek ze starego terrarium. Mały kawałeczek. Widzicie, jak to wygląda. Dla was się ten boksik może wydawać mały, ale powiem wam, że to jest tylko takie wrażenie, dlatego że tutaj właśnie i miski i wszystko jest większe, jak było właśnie we wcześniejszym terrarium. Wszystko jest większe. Dostosowane specjalnie dla nich. Jeszcze damy trochę posypki właśnie takiej, jeżeli chodzi o źródło wapna. Ja im to dam trochę na paprykę. Zawsze coś tam sobie skubną. Wcale tego nie będę żałował. I dodatkowo mam jeszcze wapno w formie pyłku, który spokojnie można właśnie dodawać do podłoża. Jak widzicie, wcale tego nie żałuję, bo krzywdy im to nie zrobi kompletnie, a na pewno pomoże. I teraz was zaskoczę. Nic więcej tutaj nie daję. Tu już nic więcej nie potrzeba do środka. Jedynie co mogę, to spryskać dodatkowo jeszcze wodą, żeby wilgoć tutaj naprawdę była na odpowiednim poziomie. Staram się spsikać wszystko oprócz sepi i naszej papryki. Ponieważ gdybym zaczął pryskać jeszcze po jedzeniu, to nam bardzo szybko to zgnije. Ale tak jak mówię, ja staram się codziennie to wymieniać. Chociaż no, jednak chcę, żeby to jedzenie mi się utrzymało, dopóki nie zjedzą tego do jutra. Dobra, mamy spryskane. No i teraz najważniejsze, biorę się za przenoszenie naszych ślimaków afrykańskich. Ok, jest pierwszy, trochę mniejszy. Ja go specjalnie nie będę zrzucać, niech sobie zejdzie. Ale widzę, że kolega chce iść w ogóle w drugą stronę jak. Dobra, damy go w stronę jedzenia. Ja wam tego filmiku nie będę ucinał. Chcę, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda.
Jest kwarantanna narodowa. Mamy czas. No nie tak? Ale zobaczcie, jak one urosły od pierwszego filmiku z nimi, a to wcale nie było tak dawno. No i jeszcze trochę urosną. No patrzę, tak powiedziałem, że mi się wcale nie śpieszy. No i nasz kolega chyba sobie z tego korzysta. No nic, pomożemy mu. Pomożemy mu. Bo jeszcze czeka drugi. Oczywiście ściągamy delikatnie, żeby nie zrobić mu żadnej krzywdy. Dobra, pierwszy jest. I lecimy teraz po większego. No dobra, mamy gościa. Zobaczcie, jakich rozmiarów jest sama muszla. On jeszcze spokojnie może wyjść z niej. Jeszcze się może rozwinąć. Ładnie porosły, nie? Wejdźcie sobie na wcześniejszy odcinek z nimi, który był jakiś spory czas temu. Znaczy no spory. To wcale jak na kanał może spory, ale jeżeli chodzi o czas, to nie było wcale tak dawno. No dobra. I tak się prezentuje nowy zbiornik. Ja wam pokażę to od góry, jak to wygląda. Żeby nie było, że jest taki mały, bo tak jak mówię, boks ma pół metra długości. Widzicie, jak to się prezentuje? Powinno być im tu dobrze. One jeszcze oczywiście, niby robi się ciepło, ale dostaną jeszcze matę grzewczą w jednym miejscu. Prawdopodobnie będzie tutaj, jak jest ten korek. Nie będę go mocno grzał. Chcę, żeby aby delikatnie podgrzewał jedno miejsce, gdzie będą sobie mogły ewentualnie przyjść, jak będzie im za chłodno. Chociaż, no wiecie, temperatura powoli rośnie w naszym kraju, także minusów nie mamy, więc powinno być ok. Jeżeli zobaczę, że będą miały ciepło, mata tak naprawdę przestanie być potrzebna. Takie prezentują nasze ślimaczki afrykańskie, inaczej zwane olbrzymie. No i tak, to by było tak naprawdę tyle w dzisiejszym daily. Oczywiście widzimy się jutro. No i pamiętajcie, jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję na kanale. Na razie!